Państwa serdecznie. W kolejnej odsłonie muzealnych warsztatów internetowych chciałbym opowiedzieć nieco o tym, jak kiedyś spędzano czas letni na terenie dzisiejszego Legionowa. Mówiąc o czasie wakacyjnym spędzonym na terenie Legionowa, należy zacząć od Parku Bucin. Letnisko to było położone w pobliżu stacji kolejowej Jabłonna, czyli dzisiejszej stacji kolejowej Legionowo. W Parku Bucin znajdowało się kilka willi drewnianych, w których można było spędzić czas letni. Dzięki temu, że letnisko było zlokalizowane w pobliżu stacji kolejowej, dojazd do Bucina był nie tylko wygodny, ale również dosyć szybki. Te walory sprawiły, że mieszkańcy Warszawy chętnie odwiedzali Park Bucin i tutaj właśnie spędzali czas wolny, czas letni, odpoczywając od wielkomiejskiego gwaru. Letnisko to zostało uwiecznione na rycinach autorstwa Xawerego Piratiego. W jednej z poprzednich części muzealnych warsztatów internetowych mowa była o kronikach, a także o informacjach, jakie można w nich znaleźć. Nawiązując poniekąd do tamtej części warsztatów, chciałbym teraz opowiedzieć o informacjach dotyczących spędzania przez legionowską młodzież czasu wakacji, zawartych w tych właśnie kronikach. Jedną z ważniejszych kronik mówiących o tym jest kronika Józefy Iwaszkiewiczówny, którą można obejrzeć na wystawie stałej pod tytułem Dzieje Legionowa 1877-1990, a którą widać za mną. W kronice tej jest mowa o tym, że w Legionowie w latach 30. XX wieku organizowane były półkolonie. W półkoloniach mogło wziąć udział około 50 dzieci. W Legionowie zaczęło rozwijać się harcerstwo. To właśnie kroniki harcerskie dostarczają nam również informacji o tym, jak legionowska młodzież spędzała czas wakacji, na przykład na obozach harcerskich. I teraz chciałbym zaprezentować jedną z takich kronik. Jest to kronika wodnych drużyn harcerskich, które funkcjonowały przy szkole podstawowej numer 3 w Legionowie. Kronika ta zawiera różne fotografie, które nie tylko uwieczniły to, jak wyglądały takie obozy, ale również fotografie te opatrzone są różnymi informacjami, a także niekiedy humorystycznymi komentarzami. W kronikach takich można znaleźć nie tylko informacje i fotografie przedstawiające obozowisko, ale również różnego typu święta, takie jak chociażby Neptunalia.
zaprosić wszystkich do wykonania pracy plastycznej, która być może niektórych zachęci do tego, by część zaczynających się wakacji spędzić w nieco inny sposób. Być może w plenerze, na łonie dzikiej natury, w sposób taki, jaki dzisiaj jest coraz rzadziej wybierany. Zapraszam.